Siemano, siemano, jest to Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Last of Us, gdzie jesteśmy już tutaj w Salt Lake City. Zbliżamy się do końca gierki. Tak, wczytało mnie troszeczkę wcześniej, niż zakończyłem ostatni odcinek, ale możemy jeszcze raz tutaj popatrzeć na ten oto widoczek, powiedzieć no. Zadowolona z wyprawy? Jeszcze raz sobie zobaczymy kadcankę. I oczywiście, jeśli lubicie tę serię, zostawcie jakąś tutaj łapeczkę w górę, dzięki wielkie za to. Raz bywa lepiej, raz gorzej. Ale przynajmniej widok mamy dobry. Widok jest git. Słuchajcie, tutaj mam jeszcze takiego newsa do przekazania odnośnie Discorda. Już jest taki odblokowany w sumie wstęp dla wszystkich. Discord już taki na chillku, także jak najbardziej zapraszam. W opisie jest link do też w sumie do mojej stronki vertes.it, gdzie właśnie są różne linki, czy to do fanpage'a, czy to do Instagrama, czy do różnych rzeczy, i właśnie tam też jest Discord. Także zapraszam, łatwo już się dobić, łatwo tutaj wbić, pogadać. Także zapraszam. Nie musimy tego robić. Wiesz o tym, tak? Mamy jakąś inną opcję? Wrócić do Tomiego i skończyć z tym wszystkim. Po tym, co razem przeszliśmy? Po tym, co zrobiłam? To wszystko jest po coś. Dobrze gada, Joel. Słuchaj, wiem, że moglibyście wrócić. Ale nie mamy wyboru. Jak już będzie po wszystkim, pójdziemy tam, gdzie chcesz, okej? Okay? Nie mam zamiaru cię zostawić. Chodźmy. Idziemy, pobawimy się tutaj. W rzeczy. Aż myślałem, że coś tutaj znajdę, wiecie, takie odbicie poszło, czy coś. Wyglądało, jakby coś tam zaraz mogło się chować. O! Dużo śrubek. Właśnie dawno chyba craftingu nie było. Też w sumie to gram raz, kurczę, na jakiś czas, to może mi się wydawać, że dawno nie było. Tak patrząc na grę, to możliwe, że było, nie wiem, z godzinę temu. Dobra, tutaj wszystko mam zrobione. Właśnie, jak tam z piksami stoimy? Chyba ostatnio coś ulepszałem. Tak, mamy 10 tylko, okej, dobra. Żeby jakieś piksy dodatkowe dostać, to byśmy musieli... Byśmy musieli znaleźć najlepiej jakąś ukrytą miejscówę. O, siema! Chilluję, bombę, gość. To chyba komiks, który czytała. Któryś czytała, czyli powtórkę. Słabo. Dobra, 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 dobra. Tutaj nic więcej nie widzę. To możemy lecieć dalej. Masz coś tutaj, że z tej strony stoisz, nie? Okej. Okay. Aha. Idę w drugą. Nie, nic tu nie ma. Nie dadzą żadnych zapasów amunicji na koniec. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Fedra, czołgi. Cały kompleksik tutaj. Byłem kiedyś w podobnym miejscu. To znaczy? Gdy wybuchła epidemia, trafiłem do jednego z takich tymczasowych szpitali. Gdzie nie spojrzałem, widziałem cierpiące rodziny. Z dnia na dzień cały świat stanął na głowie. To było po tym, jak straciłeś Sarę? Tak, tak. Ja? Tak było. Ja sobie nie wyobrażam, jak musiałeś cierpieć. Straciłeś wszystko. Tak mi przykro, Joel. Ale się nie poddał i działał dalej, nie? Także Joel Kozak. Dobrze. Tutaj kolejne jakieś zapasy. Głównie dowiecie do robienia apteczek. Ale tego nie potrzebujemy. Właśnie przypomniało mi się, słuchajcie, ostatnio widziałem informację, że jest taka wtyczka do Chroma, która generalnie
pozwala, znaczy pozwala, robi coś takiego, że jak sobie leci reklama, to automatycznie, gdy się pojawi ten przycisk skip, to ona skipuje. Wiecie, tak, tak na szyjku, nie trzeba celować, haha, reklama, dobra, skipnę wam. I tam generalnie chyba było pobrań tej wtyczki na Chroma około 400 tysięcy i wyszło, że ta wtyczka jest zainfekowana jakimś syfem, który, no, nie do końca pamiętam, co on tam mógł robić, a generalnie wirus. Także jeśli macie wtyczkę z autoskipem taką, to generalnie powodzenia, chyba że wolicie to odinstalować. Tak, wolałem przekazać. Generalnie całe info tam na niebezpieczniku było. Taka strona, możecie sobie sprawdzić, żeby nie było, że a, ale kantuje, żeby reklamy oglądali. Tak, także wiecie, takie info ode mnie. Stwierdziłem, że jak będę coś nagrywał, właśnie wspomnę o tym. To nagrywam i wspominam. Kto ogląda The Last of Us, ten ma lepiej. O, także jeśli to usłyszeliście, co powiedziałem, możecie napisać w komentarzu oglądam i mam lepiej, o. Dokładnie tak. Dla mnie? Poka. Proszę. Maria mi je pokazała. Ukradłam je. Bo się nie gniewasz. A co mi dajesz? A. No tak. Trigger alert. Nieważne, jak bardzo próbujesz. Od przeszłości i tak nie uciekniesz. Dzięki. Ale patrzcie, nie zdenerwował się. My tu mamy stół do craftingu, który prawie bym ominął, bo już tam chciałem wchodzić. Nice. Wybuchowe strzały. No tak. Mapka obiektu. Tylko mam tę mapkę, z tego nigdy nie korzystam. Po prostu sobie patrzę, no tak. No, jest fajnie. Fajnie. Dobrze. Mamy crafting. Do działa. Dobra, jak tam stoimy z naszymi śrubkami? 173, poziom 5. Dobra, wiecie co? Tym razem akurat zapauzuję, bo nie chcę czasu marnować, a tu zbliżamy się właśnie do końca, także pauza. Dobra, za dużo tutaj akurat nie zrobiłem. To nam pomoże. Ale ulepszyłem sobie właśnie snajperkę, karabin myśliwski. Dodatkowe miejsce w magazynku. Oraz do strzelby coś dodałem. Dobra, nieważne. Coś mogłem ulepszyć. Dobra, a szybkość przeładowania, tak. Mówicie, strzelba, wolna broń. Że opłaca się szybciej ją przeładować czasami. Jest jakaś akcja. Także dobra. No myślałem, że to przejście jakieś będzie w tym. W tym busiku. Dobra, to szukamy stąd jakiejś drogi z wyjściem. Przejdźmy gdzieś stamtąd. Dobra, spróbujmy się wpakować do tego budynku. Są tu jakieś drzwi? Nie widzę, dobra. Eli, masz jakiś pomysł? Bo nie do końca wiem, gdzie mamy iść teraz. Tutaj da się przeskoczyć. Nie da się, kłamałem. Albo inaczej, żartowałem. Tak. No bo stąd wyszliśmy, prawda? Tak, wyszliśmy, był ten ciąg. Dobra, z tą bramą coś da się skminić? Nie da się. God damn, się wrąbałem, kurde. Dokładnie tak, tutaj przejście jakieś było. W środku wątpię. Zrobiłem kółeczko. Ten budynek wygląda tak podejrzanie, tak jakby dało się tam wejść chyba. Nie, no, tutaj? Coś mnie tutaj troluje zdecydowanie. Dobra, jeszcze raz, jak w labiryncie. Sprawdzamy wszystko. Tutaj nie ma żadnych drzwi. Wiecie co, ja zapauzuję na razie. Czekajmy, chyba stąd zeskoczyliśmy, to pójdźmy tutaj. Nie wiem, sprawdzam, bo innej opcji tutaj drogi nie widzę. Pytnie nie, no stąd wyszliśmy na stówę. Halo, ale trolują mnie tutaj. No tutaj.
Bo zobaczcie, te miejsca wyglądają jakby dały się tutaj wbić, ale nie, my musimy się dostać do szpitala. W tym pewnie obiekcie sobie chodziliśmy. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten bus. Jest coś tutaj? Nie, nie da się tutaj wbić. Ale wygląda tak, jakbyśmy musieli się gdzieś tam przedostać. Ewentualnie przez któryś jakiś element. Wiecie, na pewno stąd się nie da wyjść z tego busa. Czy nic tu nie ma skampionego? Jakieś drogi wyjścia. Na przykład tutaj podejść i spację wcisnąć. Na pewno się da. Tak, dobra. Okej. No, czyli nie sprawdziłem. Liczyłem na jakąś normalną drogę. Także okej, mamy to. Oj, chyba tam będziemy musieli wejść. Jak sytuacja w tym miejscu wygląda? Dziadowo, dziadowo wygląda to wszystko. No to dobra, idziemy tutaj, idziemy w kanały. W tunele. No, tym razem wszystko... w czasach apokalipsy. Czuję to. To znaczy? Takie miejsce mi się nie podobają. Świetliki. Jestem tego pewna. Okej. Okay. Dobra, jak sytuacja na froncie? Póki co żadnych hamów nie widać. Również nie słychać. Jeśli są tutaj świetliki. O nie, to purchlak. Niedobrze. Jezus, kamera, co ty robisz? Shit. Okej. Podejście miałem dobre. Znaczy dobre. Dobrze zacząłem z tym rzucaniem w niego. Ale mnie tutaj trochę dziad zaskoczył. Wyjdź stąd, wyjdź stąd. Jesus. Nice. O, on się spalił już, dobra. Niepotrzebnie to rzuciłem. Ja pierdzielę. Masakra. Dobra, w sumie dobrze, że mieliśmy zapas amunicji. Dobra. Aha, amunicję dał do... Do czegoś, czego nie używałem nawet. Dobra, ale ogarnięte, fajnie. O. Ja pierdolę. Ani słowa. Ejas? Nie, dobra. Zostanę przy tej broni na razie. No to grubo mamy tutaj. Grubo.
A, tak myślałem, że coś tu można skampić. Dobra. Dobra, apteczki nie potrzebuję craftować, bo tam tylko tak minimalnie obrywałem. Dobra. Chodźmy po tym creepy miejscu. Dobrze. Bardzo dobrze. O, pięknie. Trochę ammo zawsze się przyda. Czekajcie, bo tu jest jakieś pomieszczenie. Ono mnie bardzo interesuje, a można je łatwo pominąć. Chyba, że tutaj mam iść, to wtedy będzie gorzej. Ich jest tak dużo. Wiem, nie zatrzymajmy się. Dobra, pięknie. No daj mi z powrotem siekierkę, toporek. Okej. Tu też mamy mało amunicji. Ale trochę do shotguna nam się odnowiło. Czekajcie, tutaj kurde wygląda jakbyśmy musieli iść. Czyli co, tutaj już nic nie było? Właśnie to jest ten problem, że tutaj są miejsca i kurde. Trzymaj się z tyłu. Dwa purchlaki, o Jesus. Wiecie co, wróćmy tam. Bo to jest już za dużo jak na mnie. Szczerze. Możliwe, że to była sugestia, żeby tam nie iść. Dobra, powolutku. Może ich ominiemy. Wiecie, póki nas nie słyszą. To można kminić. O, dużo śrubeczek. Jakaś amunicja, okej, okay, do diabloska amunicja. Może kolejną bombę. Ja pierdzielę. Ilu was tu jest? Okay.
Jesus. Dobra. Cashback. Zabiliśmy ich. Wszystkich. Na to wygląda. Pięknie. Wytrzymać i przetrwać. No okej, jakieś branie sobie tutaj ustawiłem już. To sprawdźmy, co nas ominęło. Jakieś bejty. Maczeta. Super. Okej. Amunicja kolejna. Fajnie, fajnie. No dobra. Generalnie git. Ale no. Trochę ich tu było. Kogoś się udało wysadzić. Mega fajnie. Myślisz, że dasz radę zepchnąć tę skrzynię? Spoko. No to dawaj. Let's go. Mik. Okej. No dawaj, z buta. No, patrząc na to, że ta skrzynia była tu potrzebna, to nie dało się uciec z tej walki. Okej, jas. Ciekawe, czy coś w wodzie tutaj jest. Jest głęboko. Wiem, co możemy zrobić, jak to się skończy. Co to? Możesz nauczyć mnie pływać. No, przydałoby się. Jasne. Dobra, tu cię nie podsadzę. No to czyli trzeba zanurkować, na to wychodzi. A się zastanawiałem, ciekawe, czy coś jest pod wodą. Się okazało, że jest. Dobra, jakby ci pomóc? Super! Dobra, spuść mi drabinę! Okay. Dobra, nawet drabiny tam nie widziałem. No ale jest, okej. Okay. Podnosimy. Myk. Szpardza. A, gdzie ci to mogę postawić? Tutaj, dobra. Chyba nie o to chodziło. Szczególnie mi, jak klikałem, żeby upuścić. Dobra, bij. Dobra, trzymaj się krawędzi. Tam jest płytko. No i tu, ba. Dobra, idziemy stąd. No, komiks. No, jeszcze jeden. Kurde, jedyne komiksy na świecie. I wszystkie znajduję. Dobra, jakby ci tutaj pomóc? Się zastanawiam. O! Ta woda jest lodowata! Skoczyłaś? O, okej. Dobra, to cię mogę przerzucić. To mi otworzysz. Dobra. Dawaj. Okej. Chodź! No, otwórz te drzwi! I my. My to byśmy mogli odsunąć tutaj. Uważaj! Eli! Jesteś cała? Tak. Nie powinienem tak strzelać ogólnie. Nie mogę się doczekać. Ale to tylko gra. Okej. Dziękuję. W wodzie nic. Dobra. Zapasy. Przydałoby się odnowić w sumie, po takiej akcji, co była przed chwilą. A propos akcji, która była przed chwilą. To co mogę, to sobie zrobię. Myk, dobra. Teraz mogę zbierać rzeczy dalej.
Nice. O, kolejny crafting. Miejsce dobre jak każde inne. Ta jest, mam tylko 46, kurczę. Śrubek, pojemność magazynka, szybkostrzelność. Tam nasze bronie, szybkostrzelność. Pojemność, przebicie. Dobra, róbmy coś, co lubimy, luneta albo pojemność. Pojemność możemy. Tutaj tak właściwie. Zawsze spoko. Pik, pik, pik. Wiecie, szybki czek. Bo wiedziałem, że jedną rzecz mogę tylko zrobić. Maksymalnie. No i dobra. Shotgun kozak. Sobie z powrotem na snajpę wrócimy. Okej. Okay. Wiecie, miotacz to na te uważaj na poklaki. Jest to coś? Beli tam poszła, co nie? Użyj ostrza, o, tutaj coś będzie. W takich miejscach zawsze coś jest. Właśnie miałem też wybuchowe strzały. A w sumie to wiecie, łuk jest wolny dosyć. Chciałem wtedy szybko akcję wywinąć. Dobra, cashbacki, cashbacki. A, to po to stół dali obok. Bo tu zaraz mogę coś znaleźć, ale dobra, mamy na maksa już miotacz, czyli nam się zwrócił tamten jeden. Przyjemniaczek. Dobra, strzał też na maksa. Pepepe, trochę alkoholu. O, są śrubki. Czyli mogę coś jeszcze skraftować. No, amunicja. Fajnie, fajnie. O! Właśnie, te roślinki to pilsy są. Dobra, coś mogę skraftować. Ostrze na pewno mogę skraftować, bo w sumie użyliśmy. I teraz mogę podnieść więcej rzeczy. Właśnie. Wszystko? Dobra. Wszystko. Pięknie. Poczekaj, Eli. Ja sobie jeszcze coś na szybko dorzucę, to już zapauzuję. Dobra, łuk sobie ulepszyłem, wiecie, żeby szybciej tutaj naciągał. Będzie cacy. Bo tak to zbytnio nie miałem jak z niego korzystać przy jakiejś akcji. Także będzie ciut szybszy. Hej, zobacz! Szpital! A, jest szpital. No ładnie, no ładnie. Dobra, ty potrzebujesz tutaj przepłynąć, tak? Do wody. Coś tu pod wodą jest? Ciekawego? Ryba. Więcej ryb. No, chyba nic tu nie znajdę. Dobra. Ale wiecie, dla odświeżenia. Się przydało. Nie doskoczę tam. Dobra, nie doskoczymy, tak? Ale tutaj widzę jakiś mechanizm. Można sprawdzić. No tak, 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 już tam patrzyliśmy. Ten mechanizm nie działa. Dobra, jak się tam wbić? Pytanie takie. Myślę, że to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, bo już zbliżamy się do pół godziny nagrania, także na teraz ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. W przyszłym już chyba będzie koniec, także do następnego. Na razie, cześć. Żółwiczek, yo! Woo.